To jest mój pierwszy laptop. On, jak go kupiłem na giełdzie komputerowej w Krakowie, już był stary. To jest mój drugi laptop. To jest mój trzeci laptop. To jest mój czwarty laptop. To jest mój piąty laptop. A to jest laptop, który wysłał mi Computronic, MSI. Podobno jest dobry dla graczy, ale też dla ludzi, którzy tworzą, montują i korzystają z AI-a. To jest kawał historii. Szczerze powiedziawszy, to ja montuję głównie na kompie, ale zdarza mi się też na laptopie. Robię czasami na nim proxy, żeby działało nieco szybciej. Najbardziej uciążliwą sprawą jest to, że potrzebuję podpiąć zasilacz, aby działać na pełnej mocy. Ciekawe, jak będzie tutaj. Tak wygląda zasilacz, a to jest mój obecny. Jest strasznie lekki. Jest elegancki, jak na gamingowy laptop. 2,8K, no nie jest to 4K, zobaczę, czy będę widział różnicę, ale 120 Hz, co znaczy, że oczy mają się nam trochę mniej męczyć. Gaming Display, tak jest napisane. Oprócz tego mamy tutaj wypasiony Intel Core Ultra 9, no i oczywiście znaczek Nvidia Studio, czyli Nvidia GeForce RTX w środku 4070, czyli prawie tyle, ile mam tutaj w środku. Tutaj jest 4080, ale nie dajcie się zwieść wyglądowi, to cały czas pełnokrwisty laptop gamingowy. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy w laptopach można było znaleźć wejście na kartę SD, co było, no, przynajmniej dla mnie mega ułatwieniem. A tutaj mamy jeszcze wyjście na słuchawki jack, mamy USB klasyczne, mamy USB-C i tyle, wentylatory. Z drugiej strony USB-C, wyjście HDMI, no to się przydaje podczas prezentacji, no i zasilacz. Tyle. Z tyłu nic nie ma. Z dołu też nic nie ma. Właśnie, nie odpala się. Chyba trzeba go podładować. Znajdziecie tutaj mechaniczne zasłonienie kamery. Laptop nam się instaluje, pobiera najnowsze aktualizacje. Zróbmy w tym czasie klimat. Na pokładzie Silva AI jest DLSS 3. To nic innego jak Deep Learning Super Sampling. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do renderowania gier w niższej rozdzielczości, a następnie inteligentnie skaluje obraz do wyższej jakości. Trzecia wersja tej technologii dodaje Frame Generation, co oznacza, że AI generuje dodatkowe klatki, zapewniając jeszcze płynniejszy gameplay. Zobaczcie, w CS-a w porywach 170 klatek, a na symulatorze drona około sety, ale to 120 Hz tutaj naprawdę robi robotę. Płynność jest oszałamiająca. Tak więc jeżeli jesteście zapalonymi graczami lub po prostu lubicie, gdy wszystko działa gładko, to DLSS 3 to coś, co naprawdę warto wziąć pod uwagę. Rozdzielczość dokładnie to 2880x1800 pikseli. Intel Core Ultra 9 16-rdzeniowy. Karta to Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6 z technologią, o której już wspomniałem. Dysk SSD 2TB, 32GB RAM DDR5 z możliwością rozszerzenia do 96GB. No i waga, 1,7 kg. Prawie mamy 100%. Jedną z imponujących rzeczy i ciekawych jak na dzisiejsze czasy jest MSI Intelligent Technology, mam tutaj nawet naklejkę AI, co oznacza, że ten laptop ma przyspieszać nam narzędzia, które korzystają ze sztucznej inteligencji. Nie omieszkam zainstalować Stable Diffusion, aby wygenerować jakiegoś influencera. Na razie jestem zaskoczony tym, że 2,8K totalnie jest dla mnie niezauważalne w porównaniu do 4K. Być może też dlatego, że jest to laptop w miarę mały. W sensie on jest taki w sam raz, nie odczuwam, że jest mały. To jest 14 cali. Jest ciepły? Trochę. Tutaj szumi. A podobno tutaj jest system wapu Chamber Cooler, jeżeli dobrze to wymawiam, który ma dać temu laptopowi mega stabilność. No to jest ważne, żeby nam się nie przegrzewał w momencie, kiedy renderujemy coś dłuższego. Mamy kolor turkusowy, a tutaj niebieski. Jest! Zmieniły się kolory klawiszy. Ekstra. Wskaźmy światło. Tak to, moi drodzy, wygląda ta klawiatura w nocy. W sensie, ona się mieni, widzicie? Sprawdziłem właśnie, ile kosztuje i to jest 12500. Wkładam go do plecaka i jedziemy. Ha! Chyba zapomniałem, jak to fajnie jest poblogować na mieście. You stay inside, most of the time, but you don't see.
jazda na one-wheelu i jednoczesne latanie dronem to nie jest naprawdę nic przyjemnego. Mózg wariuje. Zrobiłem dosłownie kilka ujęć tylko i wyłącznie dla efektu wizualnego. Tylko dla Was. Plan jest taki, żeby znaleźć jakąś restaurację z kawą. Dobra, zmiana planu. Jest to fajna ławka. Wybrałem Stability Matrix, czyli to jest takie narzędzie ułatwiające instalację Stable Diffusion. A Stable Diffusion natomiast to jest takie narzędzie, które skupia w sobie modele, różnorakie możemy je sobie pościągać, no i generuje nam na podstawie promptów konkretne rzeczy, osoby. I nie tylko, bo możemy sobie pobrać różnego rodzaju wtyczki, które tworzą nam na przykład wideo z efektem nieskończoności. Co prawda działa to w przeglądarce, ale to nie znaczy, że działa to online. Wręcz przeciwnie. Wykorzystuje w pełni moc obliczeniową naszej karty graficznej. Minęło 22 sekundy. Oto nasza wygenerowana postać. Czy ma więcej niż 5 palców? Owszem, ma. Zdarza się to w Stable Diffusion. Na szczęście mamy opcję również poprawy tylko fragmentu wygenerowanego obrazu. Zrzuciłem materiał, ten, który do tej pory nagrałem. On jest w mowach. Co prawda nie mam jakiejś super płynności w tej rozdzielczości 4K, ale po wygenerowaniu plików proxy jak najbardziej wszystko bardzo płynnie tutaj lata. Zobaczmy, jak wygląda render. Okej. Ten wariat jak najbardziej się w tej kwestii sprawdza. To, co mnie ciekawi, to czy w ogóle jest różnica, jeżeli chodzi o prędkość renderu i działania z zasilaczem i bez zasilacza. Z zasilaczem te prędkości są jeszcze szybsze. 2,5 minuty, 9, 8,5-minutowy materiał. Karta graficzna jedzie na maksa, 96% zużycia i procesor również 90%. No i dobrze, tak powinno być. Minęło jeszcze kilka dni. Spędziłem z tym laptopem Stealth 14 minimum kilkanaście godzin, grając, montując, po prostu korzystając tak na co dzień. I powiem Wam szczerze, że powinni się tym zainteresować osoby, które potrzebują mocy, ale jednocześnie lubią gdzieś pracować w restauracji czy po prostu w terenie, no bo lekkość no i 4070, w sensie Nvidia 4070 tutaj, to dwie rzeczy, które idą z sobą w parze i to mi się chyba najbardziej podoba. Bardzo Wam polecam zainteresować się, na dole znajdziecie link z pełną specyfikacją. Dziękuję Computronic za możliwość przetestowania tego oto Stealtha 14. Pozdrawiam, hej!